YRG01 to niezwykle ciekawy sprzęt produkcji chińskiej, który jest jak na razie bardzo mało znany. Uwagę przykuwa niemal całkowicie odsłonięty licznik Geigera, w tym przypadku to bardzo czuły J315. Dozymetr ma domyślnie ustawiony język chiński. Pozycja w menu, która umożliwia ustawienie języka angielskiego, ma numer 11. Ekran, choć niewielkich rozmiarów, prezentuje sporo informacji, między którymi możemy się przełączać klawiszami. Zmianę jednostki pomiarowej umożliwia prawy górny przycisk. Testy rozpoczniemy od żółwia ze szkła uranowego. Przyrząd reaguje od razu, a po chwili włącza się alarm progowy, który możemy dowolnie ustawić. Możemy ustawić trzy różne wartości dla kolejnych progów alarmu. Oprogramowanie nie uśrednia wyniku. Wyjątkiem jest tryb CPS, w którym reakcja na wzrost i spadek promieniowania jest bardzo szybka. Warto ustawić go, gdy poszukujemy artefaktów. Bransoletka wykonana z małych apatytów. Możemy przełączyć urządzenie w tryb wyświetlania histogramu. Mała elektroda WT40. Niebieski medalion zawierający związki toru. Tabliczka z obrazkiem barwiona glazurą uranową.
karta energii skalarnej. Talerz bogato barwiony glazurą uranową. Ostatnim źródłem jest jak zwykle cyferblat pokryty farbą na bazie radu. Jedną z dziwniejszych opcji jest możliwość włączenia podświetlenia licznika Geigera. Co ciekawe, możemy ustawić dowolną barwę manipulując wartościami RGB. Odsłonięty licznik Geigera jest wrażliwy na zanieczyszczenia, stąd lekko podniesione tło spowodowane krótkożyciowymi produktami rozpadu radonu emitowanego przez cyferblat. Czas na podsumowanie. YRG01 oferuje zaskakująco dużo jak na tak śmiesznie niską cenę. Niezwykła czułość gwarantowana przez odkryty licznik, bogaty wybór opcji, niezwykle klimatyczny dźwięk przyjętych cząstek. Niewielkie wymiary, solidna budowa, duży akumulator typu 18650 z możliwością łatwej wymiany. Największą wadą jest brak algorytmu wykrywającego nagły wzrost i spadek poziomu promieniowania poza trybem CPS. Minusem będzie też niewielki ekran. Mimo to urządzenie jest niezwykle udane i bardzo atrakcyjne.